ponieważ związek dla dobra dzieci i nie tylko dzieci zawiera się na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, to weź pod uwagę, że twoja połowica może zachorować. Jeżeli zachoruje fizycznie, czyli dopadnie ją grypa i położy do łóżka na kilka tygodni i nie będzie mogła ani rączką, ani nóżką, to jest pół biedy. Ale weź pod uwagę, że może ją dopaść inna choroba, na przykład choroba natury psychicznej, czyli że nagle twojej żonie przywidzi się, że ona cię po pierwsze wcale nie kocha, a po drugie wcale nie chce być z tobą, a po trzecie to ona popełniła największą pomyłkę, a po czwarte to spędziła z tobą najgorszy czas w swoim życiu i straciła najpiękniejsze lata i w ogóle to cię nienawidzi, nie chce na ciebie patrzeć i czuje to cię wstręt. A tak naprawdę to masz tylko o rozwodzie. Co masz wtedy zrobić? Kochany, to masz wtedy uśmiechnąć się szeroko i powiedzieć: kochanie, to nic nie zmienia. Ja byłem na to od dawna przygotowany. Ponieważ ja cię wziąłem na dobre i na złe, na w zdrowiu i na w chorobie, na mądrość i na głupotę. I dlatego, kochanie, nie licz na to, że popłyłem jakiegoś foszka, czy focha, czy foszyska, że z ciebie zrezygnuję. I wtedy powiedz swojej ukochanej: kochana, widziały gały, co brały, i teraz nie licz na to, że się ode mnie odczepisz. I nie ma możliwości. I tylko jeśli będziesz gotów tak postąpić, to tylko wtedy bierz ślub kościelny. Cywilny. W ogóle jakikolwiek. W ogóle to ja cię radzę, nie bierz. Nie bierz. W ogóle nie bierz i nie daj. No.